Podczas eksploracji świata w Wiedźminie III mogliście trafić na różne frakcje, na przykład na Rydańczyków. Wprawne oko mogło zauważyć, że nie są oni wykonani w dość szczegółowy sposób, a ich tekstury pozostawiają wiele do życzenia, jak również warianty. To jak wyglądają i jak się prezentują w świecie gry, kiedy koło nich przechodzimy. Zwłaszcza kiedy mija nas patrol trzech takich samych typków uzbrojonych w tą samą broń i wyglądających tak samo beznadziejnie, czytaj, z zerową jakością tekstur. Nawet jeżeli mamy grę na Uber, to i tak wyglądają oni, jakbyśmy mieli ustawioną grę na low. Faction Appearance Project to modyfikacja, która przychodzi nam z pomocą, ponieważ zmienia ona tekstury większości żołdaków, które spotkamy na swojej drodze, na tekstury o znacznie wyższej rozdzielczości. Zmianą poddani zostali głównie Rydańczycy, ale również Kościół Wiecznego Ognia oraz Zakon Płonącej Róży. Mając na myśli Kościół, mam oczywiście na myśli strażników, a nie kapłanów. Sama Rydania dostała, jeżeli chodzi o takich zwykłych piechurów, znacznie więcej wariantów wyglądowych, dzięki czemu nie będziemy napotykali już tych samych żołdaków non-stop, stojących metr od siebie, wyglądających w idealnie ten sam sposób. Także ich jakby liczba wariantów wyglądowych została zwiększona z 4 do 9, więc jest to ponad dwukrotnie więcej wariantów wyglądowych, które będziemy mogli sobie napotkać podczas naszej gry. Do tego wariant oficerski dostał możliwość wyglądu jakby rycerza, czyli posiadania rycerskiej zbroi, która wygląda mega fajnie i dla samego tego faktu polecam zainstalować zbroję, tą modyfikację, ponieważ właśnie ta zbroja z miniaturki to jest ten wariant rycerza, który wygląda według mnie po prostu przekozacko i przecudnie. I właśnie dla tego samego faktu na pewno sobie będę używał tej modyfikacji prywatnie podczas swojej rozgrywki. Wracając, oprócz tego halabardnicy dostali nowe wyglądy, raczej opcje wyglądu, warianty ich wyglądu z 4 do 12 też podniesione, więc jest to mega dużo. Do tego kusznicy, łucznicy również otrzymali bardzo dużo nowych wariantów i przywrócono im również akcesoria, które powinny się pojawić przy ich ubiorach, a raczej w ich ubiorach. I oprócz tego w sumie co jeszcze, załączam gdzieś tutaj teraz screenshoty, żebyście widzieli dokładnie jak to wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o Kościół Wiecznego Ognia, raczej ich strażników, to również zostały zwiększone rozdzielczości tekstur i wszystko teraz wygląda ładnie i ostro. Zakon Płonącej Róży, podobne zmiany jak w Rydanii, czyli oficerowie dostali wariant rycerski i teraz też będą otrzymywali ładne rycerskie zbroje. Zwykli piechurzy teraz na pierśnikach, na ich zbrojach będą mieli bardzo ładne i wysokiej jakości logo właśnie Zakonu Płonącej Róży. Więc jeżeli chodzi wam o imersyjność, jakby samą grafikę, może lubicie mieć wszystko na Uber, to ta modyfikacja jest strzałem w dziesiątkę, znacznie poprawia ona jakby wygląd całego świata, spójność i szczegółowość całego świata, zwłaszcza kiedy instalujecie sobie różne mody, takie jak mody poprawiające jakość tekstur, czy chociażby, nie wiem, zwiększające rozdzielczość tekstur, nie wiem, cegły na murze, czy cokolwiek innego, wiecie o co chodzi, to ta modyfikacja jest naprawdę strzałem w dziesiątkę i znacznie poprawia ona wygląd NPC-ów, które przyjdzie nam spotkać na naszej drodze podczas eksploracji świata. Taka krótka modyfikacja, raczej za czyste zmiany wyglądowe, więc nie ma tutaj co więcej pokazywać. Jeżeli film wam się spodobał, oczywiście łapka w górę i subskrypcja, być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Tymczasem ja żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!